Rok 2015 był dla PKN Orlen absolutnie rekordowy. Wypracowaliśmy 8 miliardów 700 milionów EBITDA według LIFO, czyli zysku operacyjnego powiększonego amortyzacją. I to jest efektem oczywiście lepszej sytuacji makroekonomicznej. Korzystaliśmy z niskich cen ropy i dzięki temu marże downstream, czyli marże rafineryjne, petrochemiczne są rekordowe, ale też operacyjnie bardzo dobrze funkcjonowaliśmy. Wzrost sprzedaży o 5%, dociążenie naszych rafinerii, zdecydowanie rekordowy przerób ropy, rekordowa sprzedaż, także zarówno czynniki operacyjne, jak i makroekonomiczne spowodowały, że mamy tak fantastyczne wyniki. Strategia PKN Orlen została zatwierdzona w 2014 roku, więc mijają praktycznie 2 lata od zatwierdzenia tej strategii, więc wyraźnie te założenia makroekonomiczne, które sobie przyjęliśmy, nie są już aktualne. Więc w 2016 roku planujemy podejść do aktualizacji strategii, wydłużyć też horyzont do roku 2020 i spojrzeć ponownie, czego można się spodziewać i nakreślić strategię na te kolejne 5 lat. Na chwilę obecną ciężko mi powiedzieć i za wcześnie, żeby mówić o konkretnych planach strategicznych, aczkolwiek PKN Orlen jest tak dużym koncernem, że tutaj ciężko spodziewać się jakichś znaczących rewolucji. To jest kwestia raczej akcentów, na które będziemy chcieli w tej nowej strategii zwrócić uwagę.